Cześć, witajcie. Dzisiaj w tym materiale polecimy sobie z ostatnią fazą, fazą piątą ekspedycji drugiej przyczółek. Jak na razie wszystkie kamienie to są niespodzianki, więc nie wiem, co tu będziemy robić. Na razie mamy dotrzeć do piątego punktu spotkania, więc tak też zrobimy. Standardowo nie będziemy robić tego statkiem. Polecimy sobie tak jak wszystkie wcześniejsze skoki zrobimy frachtowcem, który gdzieś zapewne koło stacji kosmicznej będzie. Jak nie, to po prostu go przywołamy. No nie będziemy tutaj się wygłupiać, ale w zasadzie to mogą go od razu przywołać, nie? Bez sensu do niego lecę. Ale to są takie pierdołki. Nie oglądałem, co trzeba zrobić w tej ostatniej fazie, więc każdy kolejny kamień będzie tutaj zaskoczeniem. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś głupich w stylu poszukiwań, tak jak teraz było, że trzeba znaleźć te 8 układów, nie? Gdzie jest mój frachtowiec? Gdzieś go wrąbało. No dobra, wezwijmy go. Dziadyga się gdzieś szlają. A możliwe, że go przeniosło tam, gdzie walczyliśmy, nie? O tego pirackiego. Swoją drogą zaskoczony jestem, że udało nam się go pokonać bez większych problemów tak słabym statkiem. No ale no, nie wzięliśmy go, bo to była klasa C, to po pierwsze, a po drugie... no są tutaj... Mam na nim itemki, których bym nie chciał stracić, nie? Mam na nim technologię, której bym nie chciał stracić. O, może tak. Nie wiem, czy na frachtowcu mamy paliwo jeszcze. Zaraz się okaże, czy wystarczy jeszcze na ten jeden skok. Oczywiście w piątym punkcie spotkania też strzelimy komputer bazy, nie? Docelowo tam rozbuduję te bazy. Predator Hunter Zero. Wow. Tak się zastanawiam, czy jak będę napierniczał kolejną ekspedycję, czy od razu jej po prostu nie będę robił z wyłączonym czym? Z wyłączonym internetem, nie? Chociaż z drugiej strony, no, bazy zakładane przez innych graczy też się przydają. Jakby chociaż weźmy tu pod uwagę bazy z uciekającą pleśnią, nie? Czy bazy, w których mogliśmy łowić sobie rybki. Dobra, jesteśmy w systemie, w którym jest piąty punkt spotkania, więc sobie na niego polećmy. O, moi ludzie w końcu wstali z kolan. Mamy mało tlenu. Przydałoby się trochę tlenu nazbierać. To znaczy mało. No gdzieś z pół tysiąca, nie? Pewnie. Solar. Ale brzydki. Nie podoba mi się. Znaczy sam solar by uszedł, ale te kwadratowe żagle, no mi ich za cholerkę nie leżą, nie? Najbardziej do solarów właśnie mi pasują te duże, okrągłe żagle. Pamiętam, jak je wprowadzili, nie? Jaki byłem zajarany. Kurna, sorga. Później weszły statki strażników.
kolosalna różnorodność, złożone z masy części, nie? Też tworzone proceduralnie, także stój, gdzie lecisz, żaden Mystic Sword, także możliwości tych tam w tysiące idzie, jeśli chodzi o wygląd statków strażników. To był kolejny taki wow, nie? Później weszło w ogóle możliwość latające kwiatki. Później weszła w ogóle możliwość. Wiecie co? To zapewne będzie tu. Później weszła możliwość budowy statków, nie? No co za niespodzianka. Jeszcze później doszła możliwość budowy solarów. Dobra, mamy piąty punkt spotkania. Poszło very easy. Bardzo fajnie. Gdzieś tu się wdupimy na górkę. Postawimy komputer. No i pierdykniemy oczywiście bazę, nie? Tutaj jest to na tyle blisko, że pewnie i tak nikt inny tu nie będzie się mógł wybudować, ale z drugiej strony może... czego nie mam, metalu chromatycznego. Ale widzę, że coś nam tu plecaczek mieli, więc pewnie, no właśnie. Starczy. Chociaż miedziucha mógł całą przerobić. Miedź i tak się do niczego nie nadaje, nie innego. Oj, co ja dostałem? Ulepszenie? Ale chyba mamy, nie? Ulepszenia już zajebiste, no właśnie. Coś musimy wydupić, tylko co? To wydupimy. Pierdyknijmy bazę. Oczywiście weźmy to. Przejmijmy, nazwijmy. Dosyć fajna planeta nawet. A mogliśmy, patrzcie, wyżej postawić. Tam na szczycie, nie? O, to by było dobre miejsce. No dobra, walić to. Już stoi tutaj. Teraz tak, słuchajcie, bo ten film nagrywam praktycznie zaraz po skończeniu. Czekajcie, jestem ciekaw, czy przeżyjemy to, jak zrobimy to inaczej. Prześlij Nadzie odczyty historiograficzne. Zbierz dane przy miejscach ukrycia artefaktu obcych. Kup ma typy planet. Dobra, wiem o co chodzi. Wylecimy do statku. Easy. Dobra, zapitalamy na stację. Kupimy te... Czekajcie, a może Minotaur ma... O, z jakiegoś powodu nie mam tu Minotaura. Bardzo nieładnie. Dobra, wydupiamy na stację, bo i tak muszę się pozbyć tych śmieci, które ze sobą, nie? Wożę.
Tak, teraz nie wiem, czy skończyłem to, co zacząłem mówić. Nagrywam ten film zaraz po nagraniu filmu z czwartej fazy. Dlaczego? Ponieważ no... Jeżeli byliście na moich live'ach, no to wiecie, że albo praca, albo inne tam sprawy rodzinne, no tak skutecznie mnie odciągają teraz od komputera. I mam w tej chwili trochę mocy i czasu, żeby to zrobić. No może też czasu nie za bardzo, bo kurde, teoretycznie to powinienem spać, nie? Stój, na stację, nie na statek. Teoretycznie to powinienem spać, no ale moja pani zapaliła mi tu kopa w dupsku, kazała usiąść do komputera i nagrywać, więc grzecznie usiadłem i nagrywam, nie? Jeszcze przez przypadek bym wystartował, goddamit. A wiecie, a z drugiej strony też... no chciałbym to w miarę szybko skończyć, żebyście mogli w miarę sobie podejrzeć, co jak zrobić, jeżeli byście mieli gdzieś problem, gdzieś utknęli, nie? Polichromatyczny cyrkon. Wydaje mi się, że też doszło dosyć dużo takich przedmiotów. Metal chromatyczny kupimy sobie, co tam. Doszło dużo takich przedmiotów do handlu. Odzyskana wiadomość, nie wiem. Czy to gdzieś można ten opędzlować później? Dwójka mrozi... A, dobra, to jest ryba. Stary but. Tego też nie potrzebuję. Sześcian wiru też na opył. Fecjum już chyba nie będziemy potrzebować, ale sobie zostawię na wszelki wypadek. Niestabilna Lucjana Zębatego opylimy, pomimo że ma fajną nazwę. Wkurza mnie to, że w momencie jak sprzedajemy, to je tak dziwnie przeskakuje, nie? Nie możemy napierdzielać po kolei, bo się może zdarzyć, że coś istotnego sprzedamy. Gra nas tu zmusza, żebyśmy byli cały czas czujni, nie? Pył krzemianowy sobie zostawiam, a nawet będę go zbierał, ponieważ będziemy z niego tutaj budować. Tak jak powiedziałem, mam w planach ukończyć bazy, je trochę rozbudować w razie, jeżeli ktoś nie robił ekspedycji, będzie ją robił później, żeby mógł w miarę szybko sprawę ogarnąć. Uran. Nie wiem, czy do czegoś mi uran będzie potrzebny. Weźmiemy. Amoniak chyba kupiłem, nie? Przed chwilą, ale whatever. Wszystko z dziada kupimy. Mamy hajsów, a hajsów to... 5 baniek. Kurde, nie wiem, czy chcę 48 krosę, no nie chcę walić to. Dobra, lecimy po mapy. Kartograf. Rzućmy okiem tylko, jakie my tu mapy potrzebujemy. Dozymetr historiograficzny. Aha, dobra, czyli raczej... Dobrze, że to odbieramy, by było lipa, nie? Czy też by była lipa. To jest to, tak? Kurczę, żałuję, że... Fuck.
Ja aż tyle tego kupiłem? Temat, nie wiedziałem. Nie do końca taki był plan. Weźmy to, wydupmy na statek od razu. Coś kojarzy ten dozymetr. Ja nie jestem pewien, czy ja czegoś, kurczę, nie robiłem tym dozymetrem. Prześlij Nadzie odczyty, wyświetl szczegóły. Kup mapy planet. Tylko które? Tajne nie, awaryjne nie, komercyjne nie, obce? Starożytne artefakty. Jest to możliwe. Albo artefaktów, cholerka. Dupnijmy sobie 3T. I 3T. No, powiem wam. Na styk, nie? Chyba, że znowu coś spierdzieliłem i za dużo ich kupiłem, co? Nie, 3 i 3. To raczej nie to. Miejsca artefaktów obcych. Stawiam na to, nie? Tam jak te artefakty czasem trafialiśmy, gdzieś po drodze było, nie? Zrób tam pomiary dla Nady, czy coś takiego, czy dla Polo. Pytanie, czy musimy zrobić teraz pomiar 3 różnych raz, czy wystarczą 3 artefakty? Bo opis teoretycznie mówi o 3 rasach, nie? A fajna miejscówka. No to wio. Era, myślałem, że tlen. Dlatego mu się oberwało. Super miejscowa, nie? Planeta ze zmniejszoną grawitacją. Czadzio. Dobra, i teraz question. Czy damy radę zrobić pomiar? Dobra, jesteśmy u geków, okej. No, żywe srebro. W sumie najsik, nie? Jesteśmy u geków, nie? I teraz mam dylemat. Czy damy radę to zrobić
Gorzej jak mi znajdzie to samo, nie? To się trochę wkurzę. Bo spalimy jedną mapę bezsensownie. To nie jest ten, przy którym byliśmy? Może nie? Może tak? Kurde, teraz zgłupiałem. Nie mówcie, że to jest tak naćpane artefaktami. Czekaj. Nie, no to jest inna miejscówka. Ale jak blisko siebie one w ogóle były, nie? Masakram. No ale dobrze, nie narzekam. Mimo wszystko tlenu sobie nazbieramy, pomimo że tu powoli finalizujemy. Ekspedycję. Dobrze, no to odpalmy ostatnią mapę. Zobaczymy, czy nas zaprowadzi gdzieś. Gorzej jak nie znajdzie, a ja już nie mam na nie. Kurde, monolit, goddamit. Niedobrze. Chyba nie o monolit nam chodziło. Spróbujemy, może na farcie się uda, nie? Ale... Ile 20 minut? Nie będziemy dymać 20 minut. Sobie polecimy, na szybko ogarniemy. No zobaczymy, może kurna w monolicie też się da, nie? Chociaż mocno wątpię. Ale może. Multinarzędzia, nie? W monolicie można zdobyć jak... macie odpowiednią tą misję zrobioną. Weźmy, zerknijmy na to. Monolit teoretycznie was może pokierować do portalu, nie? Jak dobrze się zachowacie i macie odpowiedni artefakt. Możemy... Dobra, nice. Najsik. To poszło w miarę łatwo. Powiedziałbym, że nawet bezproblemowo. Uj. Uj. Mogłoby boleć. Właśnie dlatego wciąż zbieram tlen, bo jak widzicie, no... Bywa z tym różnie. A tlenu też potrzebowaliśmy, żeby paliwo, nie? Do hipernapędu zrobić. Punkt drugi. Nagroda nanity i żywy szlam, czyli coś, czego zupełnie nie potrzebujemy w tej chwili.
Odbierz mityczne ogniwo. Anomalne badania. Dobra. Stopień pierwszy zaliczony. Teraz nie wiem, czy muszę z nim pogadać, czy ki diabeł. Pomóż Nadziei Polu. Przesłaniem danych jest z miejsc ukrycia artefaktów. Nada wykrył nowy wzór. Przekazuj mu wyniki pomiarów dozymetrem. Czyli chyba musimy z nim pogadać, nie? Zaraz zobaczymy. Mówię, lecę po macku, bo nie oglądałem żadnego gameplaya z tej fazy. Michael też kończył dosyć późno, ja już poszedłem w kimono, no bo rano do roboty wstawałem. Ale mam cichutką nadzieję, że dobrze robię. A jak nie, no to będziemy się zastanawiać. Znaczy się, ja będę się zastanawiać, a wy będziecie mogli obejrzeć, jak się zastanawiam. Nada? Nada się, czy się nie nada? Pierwsza, ostatnia, tak, pierdu, dupa sraka, nie? I wuj, to nie było to. Odbierz mityczne ogniwo. Jakie mityczne ogniwo? Od towarzysza syntezy żywego srebra. Dobra. Prrr. Chodź tu, dziadu. Czy jest tu coś takiego jak mityczne ogniwo? Mityczne ogniwo. Eksperymentalna technologia za 80 żywego srebra. Mamy to. Czymkolwiek by to nie było, to mamy to. Nanity i paskudny osad. Super. Kolejna rzecz, której nie potrzebujemy. Co to jest w ogóle? Dobra, można tego czegoś użyć. Gdy będziesz w kosmosie, użyj. Dobra. Czyli gibamy w kosmos. I co oni tam ciekawego nam mówią? Użyj mitycznego ogniwa, czyli zapewne w kosmosie, tak? Czy nie tak? Weźmy, wykręćmy. Najpierw sprawdźmy mapę. Mapa? Halo? Nie chciała mi się włączyć. Obecna misja, dobra. Tak, daleko trochę. Raz, dwa. No dobra. Damy radę zrobić więcej?
Nie można, brak komponentów. No oczywiście. Daj mi 3. Daj mi 3. Poczekajcie, poczekam, aż wyświetli się misja dokładnie. Mapa... Srać mapę, dobra. Wiem, że jakoś można te podpowiedzi przełączać, tylko kurde, oczywiście ptachu mówił, ja zapomniałem, nie? Polo... dobra. Użyj mapy galaktyki, aby zlokalizować źródło echa. Chyba lecimy, tak jak nas prowadzi misja, nie? Mamy paliwka na 4 skoki, więc powinniśmy bez problemu dolecieć. Widzicie, że ja to generalnie ogrywam w momencie, kiedy... wcześniejszy film się wysyła na YouTube'a. Ten się nagrywa. No oczywiście jak skończymy, trzeba będzie go chociaż w podstawowym stopniu przetworzyć i go puścimy też na YouTube'a. Tylko nie wiem, czy jutro? Chyba go na pojutrze ustawię, no bo znaczy się w sensie nie na dzisiaj, bo już jest po północy. Nie na dzisiaj. Kurde. No, nienawidzę ich za to. Ja, lokalne zakłócenia, srupty, pierdupty. Ja chcę skakać. Wkurzające jest to, że nie możesz, no właśnie, musisz odlecieć, nie, żeby... Kurde, mam nadzieję, że nam wystarczy paliwa. No tu więcej skoków niż myślałem, nagle się z tego zrobiło. Kurde, powalczyłbym sobie, nie, o tego. Frachtowiec piratów, ale jak już to... S-klasę zdobyć, nie? Jak tam spaliłem 40%, dobra, czyli nam jeszcze starczy na ten jeden skok. Także dupnijmy. Nie wiem, czy nie byłoby dobrze też tutaj postawić bazy, nie? Bo to jest teoretycznie 5. punkt spotkania już mieliśmy, ale to jest jakby chyba 6. punkt spotkania będzie, nie? Dobra. The British Empire, buhaha. A dobra, trzeba udać się do źródła echa i wtedy użyć ogniwa. Okej. Okay. A to będzie pewnie jakiś grób podróżnika, nie? Tak jak... W ogóle dużo bastu jest naćpane, nie? W okolicy. No co jest? Nie może wylądować?
Czekaj, czy nie może wylądować przez to, że jest ta zrąbana burza grawitacyjna? Czy po prostu nie może wylądować, bo nie? I chuj. No tego jeszcze nie grali, nie? Próbujmy wylądować na którymś lądowisku w takim razie. Możliwe, że się tak pierdzieliło przez ilość baz, nie? Tutaj w okolicy postawionych, ale nie sądzę. Cel namierzony w tamta strona, no to wio. Idealne lądowanie. Co to jest? Heksa jagoda? Nie. Yeah. Musiał, nie? Pierdyknąć na tę bazę, by nie przeżył. Chociaż przynajmniej fajna, nie? Ale za te bojki komunikacyjne to naprawdę bym wykastrował, nie? Boing. I co się od Janie Pawliło? Użyto mitycznego ogniwa. Really? That's it? Patrzcie, Normandia. Wróć na swój statek i podążaj za sygnałem. No kurwa, raczej, nie? W sumie bzdura, nie? Bo dobrze wiedziałem, że zdobędziemy tu Normandię, a i tak powiem wam, że ciary mnie przeszły, jak ją zobaczyłem. Beka. W sumie szkoda, że nie mamy możliwości latania Normandią, nie? No to by było w ogóle zajebiste, no ale faktycznie Normandia, no to była bardziej fregata, nie? Tu komendant Shepard. W sumie tak jak z Paragonem, nie? Było. Można było być nie za dobrym Shepardem, albo dobrym Shepardem. Prototyp zwiadowczy głębin. Walka 30. Nieźle, nie?
No kurna, oczywiście, że dodajemy Normandię do floty. Czyli co, pany? W ten oto piękny sposób ukończyliśmy ekspedycję drugą przyczółek, zdobywając Normandię jako swoją fregatę. Nie wiem, czy mi się chce gadać z nimi. A no, w sumie. Przemysł i to cenę, no słabo. Dobra. Poszukajmy naszego frachtowca. Gdzieś powinien być koło stacji kosmicznej. I zobaczmy, czy Normandia już będzie gdzieś w pobliżu się kręcić. Nim dolecimy, możemy sobie odebrać nagrody. W sumie piąta faza jest pikuś, nie? Aha, naszego frachtowca tu nie będzie, nie? Bo my przecież skoczyliśmy gdzieś w pizdu. Frachtowiec nie może tutaj dokonać skoku warp. Ciekawe. Ale Lipton. To my sobie skoczymy na frachtowiec po prostu. Teoretycznie no moglibyśmy już zakończyć, nie? Ale chciałbym zobaczyć, jak wygląda Normandia przy frachtowcu, a przy okazji też wam pokazać. Dobra. I zakończmy fazę piątą. Jestem ciekaw, czy będzie można odebrać Normandię na innym sejwie. Kurwa, nie? No bo nie pamiętam, żeby była w nagrodach wcześniej, nie? Przed tą fazą. Także w razie czego będzie trzeba sobie zostawić tego save'a. No dobrze, spróbujmy. Zobaczmy, czy Normandia gdzieś tutaj w okolicy się szlaja. O, czekajcie, bo zaraz mnie kurde wciągnie z powrotem. Trochę nieszczęśliwe światło jest. W tym systemie. Niezła odległość, nie? Przebyta. Tytuł. Buntownik. Idealista.
Jaki znowu sygnał alarmowy? Dobra, to już nam się odpaliły misje poboczne. Tutaj akurat misja z posterunkiem. Ale walić to, ja chcę sobie obejrzeć Normandię. Powiem wam, że naprawdę nie sądziłem, że będzie dane mi ją zdobyć. No ale się przyfarciło. Chłopaki z Hello Games stwierdzili, że pozwolą powtórzyć ekspedycję z Normandią. Dodatkowo teraz też przecież jest jakiś event, nie? Z Mass Effectem. Bardzo ładnie, powiem wam, trzy na szynach. No dobra, super. Zakończyliśmy ekspedycję drugą, także dzięki wszystkim, że ze mną tutaj byliście. Mam nadzieję, że chociaż trochę moje tutaj filmy wam pomogą, jeżeli gdziekolwiek utknęliście. Oczywiście jak coś zawsze możecie pod nimi pytać, jeżeli tylko będę w stanie, to odpowiem. No i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, do zobaczyska.